Cześć, witajcie. Z tej strony Mike. Witam w najnowszym odcinku. Będzie to relacja z 45. Kryptostoku. A kto był prelegentem? A no właśnie ja. Będzie to prelekcja o portfelach sprzętowych. Na samym początku oczywiście przepraszam, kamerzyści trochę zaspali i urwali początek, ale generalnie myślę, że poradzimy sobie bez tego. Zaczynam! I tak dalej, no prędzej czy później rozpoczyna, przynajmniej powinien rozpocząć swoją przygodę z portfelami sprzętowymi. Kiedy? To jest kwestia bardzo dyskusyjna. Jedni mówią, że no jak 10% portfel sprzętowy jest wartość portfela poniżej 10% twojego portfolio, to już warto rozważyć. Inni mówią, że jak 1%, portfele sprzętowe najtańsze kosztują około 40-60 dolarów, czyli przykładowo Tangem w formie karty do 200, a nawet tam od kapitału żelaznego to będzie kosztowało nawet nie wiem ile. Oczywiście one się różnią, o tym zaraz wszystkim opowiem. Na początku podział tych portfeli, bo one wbrew pozorom się troszeczkę nam dzielą. Portfele ja je nazwałem w cudzysłowie kablowe. Innymi słowy dedykowane urządzeniom, wbrew pozorom nie tylko PC-tom, ale także telefonom komórkowym, bo można takiego Ledgera na przykład. Ledger chyba do dzisiaj najpopularniejszy portfel i gdyby nie ten fuck-up z tym Ledger Recover, to myślę, że dalej by tak było. Chociaż nie wiem, kto dłużej będzie czekał, Żydzi na Mesjasza czy ja na Ledgera Staxa, bo zamówiłem go dosłownie minutę po tym, jak była ta konferencja, oni otworzyli możliwość kupna przez stronę, zapłaciłem za niego 1300 zł. I miał być w kwietniu. Fakt, że nie napisali którego roku, więc czekam jeszcze. Później jak byłem na konferencji BTC Prague, kiedy ona była? Kiedy myśmy do Pragi jeździli? Nie w kwietniu? Sierpniu. Sierpniu, jakoś w wakacje. No tak. Wakacje. No to spotkałem akurat Ledgera stanowisko. To było trochę po tym Ledger Recover, tym fuck-upie i to, co się rozeszło. Trezor, stanowisko wyjebane w chmury, 2 czy 3 piętra. Na naczelnym miejscu bajery, numery. Ledger gdzieś tam z boku, można powiedzieć, taką budę z kebabem mieli, nie? Pytam do nich, oni mówią, wiesz, no bo to niedobre o tym mówić, nie? Bo my musimy zaopatrzyć naszych key liderów tam i tak dalej, i tak dalej. We wrześniu będzie. Nie, przepraszam, pod koniec sierpnia będzie, nie? Czyli już, nie? No, fakt, że nie spytałem którego roku, to mój błąd. No i jest listopad, połowa za nami, nie ma. Nie dosłano, ktoś mi powiedział, że mogę napisać do nich, oni pieniądze zwracają, ale moja satysfakcja, że mogę ich napierdalać, jest większa niż te pieniądze, więc będę czekał. No, ja tak lubię, czasami takie mam, wiecie, takie zapędy, że nie, ktoś mi wisi 100 zł. I chce mi oddać, ja mówię, nie mam mnie w domu, nie? A następny dnia miał tych kurwa, ty. Żartuję oczywiście. Dobry obyczaj nie. Więc portfele kablowe. Od razu mówię. Do iPhone'a nie da się podłączyć kablem Ledgera Nano S. Nie da się, po prostu. Znaczy podłączyć można, tylko że znaczy, nie. Wiesz, mi się różne rzeczy udawały, tak? Podłączyć do portu, zupełnie inny port. Do DisplayPortu HDMI, tudzież odwrotnie. No, do USB mikro podłączyć USB-A, no różne rzeczy, wiesz, kwestia tam... Do USB 3. Tak. Odpowiedniego, dokładnie. Zawsze znajdzie się większy młotek, więc portfele kablowe głównie służą urządzeniom PC. No i właściwie tyle. Do komórek można podłączać, ale zwykle, przykładowo na przykład w przypadku Ledgera, mamy także jest Bluetooth. Czyli na przykład Ledgera na Nexa można podłączyć normalnie, ale można też podłączyć Bluetoothem, czyli bezprzewodowo. No ale wiecie, podsłuch elektromagnetyczny i tak dalej, zaraz tam by, jakby wyszedł jakiś teoretyk spiskowy, to bym zaraz tu stworzył, powiedział tego nie. Ja mówię, a gdzie czapeczka? Drugi rodzaj portfeli to są portfele bezprzewodowe. Innymi słowy, nie mają przewodów. Znaczy to jest kłamstwo, bo mają przewód, bo trzeba go naładować, najkrócej mówiąc. Tak, a jeszcze nie widziałem portfela, który się ładuje indukcyjnie. A indukcyjna ładowarka też potrzebuje przewodu. Jeszcze nie widziałem takiego, żebyś go nosił na rękę jak zegarek i on się nakręcał, nie? Ewentualnie z jakiejś tam ciepłoty ciała, więc bezprzewodowe w sensie protokołu łączności. Tutaj wprowadziłem, może to być Bluetooth. Bardzo popularny,
Może to być oczywiście kod QR. Są takie portfele, chociażby świeżo testowany Elipal, który ma po prostu wbudowaną kamerę. Na zasadzie mamy software, który wypluwa transakcje, skanujemy QR-kę i wtedy tym aparatem z tego Elipala i generalnie on później wypluwa podpisaną transakcję, kolejną QR-kę, którą skanujemy znowu telefonem, cała filozofia, nie? Ewentualnie NFC. NFC, czyli zbliżeniowe, chyba, nie wiem czy w sumie aż tak nie wnikam tych portfeli, wbrew pozorom, jak zaczniecie szukać, jest taka strona walletscrunity.com. Tam macie wszystkie portfele, ja nawet nie wiedziałem, że tyle portfeli sprzętowych jest, nie? No bo tak jakbym was zapytał, wymienilibyście tam, nie wiem, z 10 firm, nie? A ich jest ze 120. 10, a jedno... No ale tam powiedzmy Ledger, Trezor, tak, jakiś tam Elipal, SafePal i inne tego typu rzeczy, jakiś Engrave, nie? No ja bym wymienił powiedzmy, nie wiem, 10-12, nie? Ja tam patrzę, mówię, Jezu Chryste, tam... Co to jest? Kto to robił kiedy, nie? Fakt, że to były też historyczne, niektóre z tych portfeli wyprodukowano jedną sztukę. NFC Tangent, czyli karty zbliżeniowe. Karty zbliżeniowe, wiecie, portfel sprzętowy może zrobić każdy, bo na przykład Trezor jest zarówno open software, jak open hardware, czyli możecie teoretycznie sami go zbudować. I sobie software skompilować, jest open source'owy, nie ma problemu, Trezor ma taką politykę. Oczywiście to się z czym wiąże i na końcu inne jakieś wynalazki. Nie chciałem wymieniać, bo to nie ma sensu. Są takie rzeczy, którym nikt nie zaprzeczy. No mówię, strona Wallet Screen, nie sprawdźcie. No i oczywiście hybrydy. Hybrydy, czyli na przykład Ledger Nano X, który działa zarówno w formie bezprzewodowej, czyli Bluetooth, jak normalnie po kablu podłączamy do peceta i tyle. No i teraz tu macie parę przykładów, chociażby, no to wiadomo. To jest Ledger. Starsi pamiętają jeszcze Ledger Nano S, który miał mało pamięci. Ja mam tak. Ja też mam. No. I generalnie na przykład w najbardziej ekstremalnej sytuacji dało się trzymać tylko 4 kryptowaluty. Oczywiście pamiętajcie o tym, że wbrew obiegowej opinii tam nie ma w środku tych kryptowalut. Bo to jest... Naprawdę nie ma. Nie sprawdzajcie, nie rozpierdzielajcie tylko tego. No wiem, nie ma, bo patrzyłem, nie ma. Ale trochę jest. Nie. Wiem, że po pijaku prolekcji nie prowadzić. Naprawdę wielu ludzi w to wierzy, że jak on odepnie tego Ledgera, czy cokolwiek, czy Elipala, czy Trezora od sieci, to on już jest bezpieczny. No. Nie, no to co się może stać złego, nie? A blockchain, no to niedobra o tym mówić. Czyli powiedzmy zastosowanie typowe kablowe, Ledger, Trezor, czy chociażby to jest akurat Elipal, taki adapterek, który służy do tego, żeby firmware update'ować. Jakoś tak głośniej zacząłem. I dodatkowo oczywiście na przykład Tangem, który mi się bardzo osobiście podobał. Część ludzi narzekała na to, że nie ma możliwości skopiowania SIDA i oni w nowej, znaczy wypuścili wersję, w której możesz zrobić kopię SIDA. Czyli kupujesz sobie za 6 dych portfel, 3 karty dostajesz, każda karta ma hasło, czyli masz jedną kartę główną plus 2 poboczne, do każdej z tych kart możesz oddzielną hasło, do komórki cykno, w PC-cie nie zeskanujesz, do stacji dyskietek, jak ktoś ma jeszcze, włożysz, nie działa. Dlaczego portfele sprzętowe i dlaczego? Właśnie, to jest ten podstawowy błąd. Ja to przerabiałem 1000 razy i tylu ludziom to tłumaczyłem i dalej to samo. To jest portfel, bo tak naprawdę portfel to jest hardware. A to, i to, i to, to jest software, który jest nazywany portfelem, a ten portfel w tym software'ze to jest plik, w którym trzymasz swojego SIDA lub też klucze prywatne i tak dalej. I to jest ta podstawowa koncepcja, bo ktoś ma taki portfel i on sobie kupuje taki portfel i on myśli, że zabezpieczy taki portfel takim portfelem. No nie. Kolejny genialny, o czym jeszcze będę mówił, on sobie SIDA do MetaMaska ma, no to co robimy? No ja kupiłem Trezora, to ja sobie tego SIDA z MetaMaska wpiszę w Trezorze, nie? No super, zajebisty pomysł, podstawowy błąd. Dlaczego o tym mówię? Bo właśnie, jeżeli sobie, załóżmy, że macie Trezora i Exodusa. Na Exodusie to trochę fajniej widać, bo instalujecie sobie Exodusa, to jest swoją drogą mój ulubiony portfel. Inicjujecie go, macie sobie
macie sobie software gdzieś tam zapisane, hasło do niego i tak dalej, podłączacie Trezora i nagle pojawia się drugi zestaw portfeli. Już gdzieś śmiga, ale jak to, kurde? Jak to drugi? Przecież to miało zabezpieczać to. No tak się nie da. Naprawdę bardzo dużo osób wierzy w to, że kupując to, zabezpieczasz to. A że są różne seedy, a to się tam kompatybilne przecież to jest, nie? Kepler, oczywiście do Atoma, chyba najbardziej popularny portfel. MetaMask, chyba najbardziej popularny do Ethereum i wszelkiego rodzaju EVM-ów, chociaż tam teraz jakieś są Rugby, Ruby, czy coś tam jest, coś nowego, co jest podobno lepsze, nie? Jak to się nazywa ten wallet? Rabin. Rabin? Dobra, mi się podoba, tak? Czyli mówisz, że jak wrzucasz ten, wrzucasz transakcję, to jeden raz mówi, że tak, a drugi, że nie. No. Czy transakcja została confirmation? Tak, drugi raz wchodzisz? Nie. No. Dlaczego mówię właśnie podstawowe błędy? Naprawdę ludzie tracą tyle pieniędzy. Naprawdę, to słuchajcie, ja się czasami czuję jak ten lekarz, który przychodzi i mówi, no panie, no ujebało panu nogę przy samej dupie, już panu nie odrośnie, no nie ma szans, tak, no nie jesteś pan jaszczurką. I naprawdę muszę tym ludziom powiedzieć, że oni stracili pieniądze i on nie jest w stanie zrozumieć, więc ja teraz mówię, wiesz, albo w bankowym systemie to ja bym napisał do banku, to by zyskali. Ja mówię, tak? Jakby poszedł przelew do Tadżykistanu, to z pewnością bank by te pieniądze odzyskał. Bądźmy poważni. O ile w naszym systemie krajowym, powiedzmy, jest szansa cofnięcia tego przelewu, to jak se polski przelew pójdzie międzynarodowy, to świzdu gwizdu, kasa poszła w pizdu i generalnie tyle. A dlaczego ludzie popełniają błędy? No bo właśnie wchodzisz na portfel, a tam nie będzie niczego. No to generalnie wiadomo. Nie ma niczego i się zastanawiasz, co się stało z moimi pieniędzmi. Dlaczego tak się dzieje? Bo ludzie nie rozumieją, czym jest seed. Ja zawsze to porównuję w taki sposób. Wyobraź sobie, że masz safe i są klucze do tego safe'u, a ten seed jest taką matrycą do wytwarzania tych kluczy. I co z tego, że ty masz swój klucz, jak dałeś komuś matrycę i on sobie ten klucz dorobił. I on do tego safe'u może też wejść. A safe to jest właśnie nasz blockchain, na którym trzymamy i każdy, kto ma klucz, może dokonać transakcji. Dlatego ten seed jest taki ważny, bo on jest tą matrycą do tworzenia tych kluczy. Seed nie jest kluczem prywatnym. Seed jest po prostu mechanizmem odzyskiwania. Po to zostało to wymyślone, bo kiedyś były pliki wallet DAT na Bitcoinie i ludzie tracili. Chodziło też o kompatybilność, czyli te seedy teoretycznie są kompatybilne ze sobą. Oczywiście w przypadku Bitcoina może być tak, że są dwa, o ile dobrze pamiętam, BIP38 i BIP44. Czyli tak jakby ścieżki tworzenia seeda, klucza prywatnego. I może być tak, że wpisujecie seeda do portfela, a on wam pokazuje zera, nie? I już jest... Ale wtedy opłaca się spróbować na innym portfelu. Ja podejrzewam, że z czasem ten problem zniknie, nie? Najbardziej też mi się podobają pytania, ktoś mi wysyła screena, oczywiście tam pozamazywał jakieś salda. Niefortunnie to zrobił, ja widzę, ile on tam miał tych pieniędzy, tak 250 zł w krypto, no ale zamazał, tak? Bo wie, podobno ja mam 1/4 etatu w skarbówce u nas w Podlaskiej, więc jak coś, to tam donoszę. No i generalnie mówi, a jaki to jest wallet? Ja mówię, wiesz, ja jestem tak... kolekcjonuje takie screeny z walletami, tak jak się karty z piłkarzami, nie? I tu mówię, opatrz, to jest kurwa Ronaldo, to jest tam Messi, a to jest Gadocha, a to jest Boniek, nie? Tak samo z walletem. Też mi screena, od razu wiem, jaki to jest wallet. Ja najczęściej wyciągnięty tak z dupy i tak screen zrobiony, że ni cholery nie dojdziesz, nie? I on mówi, bo to wiesz co, coś kiedyś miałem. Więc ja mu tłumaczę, ostatnio z człowiekiem miałem rozmowę, 5 razy mu powtarzałem, że czy rozumiesz, powiedz mi, czy to rozumiesz to, że seed, że nie musisz tego starego portfela szukać, zaimportuj tego seeda, powiedziałem, ściągnij sobie Electrum. Co było? O, to jest podstawowe pytanie. Co tam miałeś? No Bitcoina. No, okej. Okay. No to ściągnij sobie Electrum i odzyskaj sobie ten portfel. 10 minut mija, znowu coś mi tam pisze, ale jaki to wallet i tak dalej. No w pewnym momencie się już kurwiłem po prostu i użyłem takich trochę ostrzejszych słów. W końcu dotarło do człowieka, że nie musi tego portfela szukać. Więc żeby uniknąć sytuacji, że nie będzie niczego, no to wymieniłem wam tutaj parę podstawowych błędów, akurat jak błędy, to Siara przyszedł. Zabezpieczyłem MetaMaska Ledgerem.
Trochę teraz mam wrażenie, że jest tego mniej. Ten przekaz jednak idzie w tłum. Bo wiecie, to jest tak. Tu brakuje tej podstawowej edukacji. No bo są goście, już pomijając, czy oni tam koszą kasę, czy nie. Trafiacie na jakieś tam szkolonko, jakiegoś tam Schillera i tak dalej. Zarobicie zajebiste pieniądze, nie? Udało się. Zrobiliście 1000 x-ów, 10 tysięcy x-ów. No tylko, że on wam nie powiedział, wy jesteście początkujący, jesteście tu, kurde, złapaliście Pana Boga za nogi, wnuczkę Livermora za dupę, no i po prostu jesteście zadowoleni, kasa tego, a nagle się okazuje, Windows Fatal Error, Blue Screen, dysk się wyjebał, do widzenia. A bo on wam nie powiedział, że Sida trzeba zabezpieczyć, bo on sam nie wiedział, nie? Nie uczyli go, jak był na kursie tego, jak był na kursie kręcenia kebabów, robienia zapiekanek, to tam nie uczyli, jak się Sida backupuje, nie? No i no nie ma, no i zabezpieczyłem Metamaska Ledgerem. Stąd się to wzięło. Chodź, nie bijemy. A to wy w parach? Tak. Zabezpieczyłem Metamaska Ledgerem. Nie. Jeżeli masz Metamaska całkowicie nowego, to on cię pyta, czy mam ci stworzyć portfel, czy może chcesz dodać portfel sprzętowy albo odzyskać portfel. I Metamask zabezpieczony Ledgerem, czy Trezorem, czy tam czymkolwiek, co jest kompatybilne, to jest Metamask, w którym tworząc nowy Metamask wziąłeś swojego Trezora. Te same kryptowaluty będą dostępne w Ledger Live czy w Trezor Suite. Na tym to polega. Jeżeli już stworzyłeś sobie na swoim software'ze jakiś portfel, to ten plik portfela jest przechowywany na dysku. Wyobraźcie sobie sytuację następującą. Macie komputer, w którym macie na przykład szyfrowane dyski. Czy jeżeli podepniecie pendrive'a do tego komputera, to nagle ten pendrive się stał zaszyfrowany? No nie. Te dyski są zaszyfrowane i tak to trzeba sobie wyobrażać. Metamask jest tym komputerem, a poszczególne wallety, wy do Metamaska możecie mieć tak. Jeden, drugi, trzeci wallet wygenerowany, Ledgera i 7 trezorów. I każdy z nich będzie oddzielny wallet, to jest taki oddzielny dysk w komputerze. To są zupełnie inne adresy, to są zupełnie inne seedy. Więc jeżeli wygenerowałeś Metamaska na komputerze, klucz, zapis, on jest gdzieś tam zapisany, polecam założyć hasło, bo niektóre wallety nie wiem jak Metamask, ale potrafią trzymać, były takie sytuacje, że wallet trzymał normalnie Sida w otwartym tekście, więc jakiekolwiek na komputer przejrzenie, co tam jest, można było sobie Sida wyciągnąć. No, ja Sidy trzymam na komputerze, na pulpicie, mam katalog Sid i normalnie w notatniku mam TXT pliki, nie? No, dlatego ja zawsze powtarzam, że w porwanych butach chodzi, ale ja mówię, jak ktoś już przebrnie i dojdzie do tych, to ma zasłużył na te kryptowaluty, nie? Jak nie, zębów mu nie wybije bejsbolem, to ten, nie? Więc nie zabezpieczyłeś. I to jest bardzo ważne. To fajnie widać w Exodusie, bo tam można nie widzieć, coś myśleć. W Exodusie widać, bo macie ten swój i tworzy się na przykład trezor. Ja u siebie miałem tak, mam dwa trezory. Ledger nie działa z Exodusem, nie wiem czemu. Masz Exodusa główny wallet, masz trezor i masz trezor kolejny. I na przykład widać, że tu jest dużo kryptowalut, tu jest trochę mniej, a tam jest inne, inaczej. Widać, że nie wszystkie kryptowaluty, bo na przykład nie wszystkie kryptowaluty są obsługiwane przez Trezora. Oczywiście to się zmienia, ci portfelarze, producenci, oni generalnie zwiększają tą listę. Jak nie wiesz, czy obsługuje, wchodzisz na stronę, zanim kupisz i sprawdzasz. No oczywiście nie mówimy o tokenach, bo jak token chodzi na sieci, to jeżeli sieć jest obsługiwana, to wszystkie tokeny na tej sieci są obsługiwane. Kolejny błąd. Zabezpieczyłem Sida portfelem sprzętowym. O co chodzi? No co, gość miał Metamaska, już mówiłem na początku, czy cokolwiek innego. Dostał Ledger, no i on sobie tego Metamaska, tego Sida wpisał do Ledgera, czy Trezora, czy czegokolwiek. Padł na taki pomysł. Nie są tacy ludzie, naprawdę. Na czym polega bezpieczeństwo portfeli sprzętowych? O tym będę też za chwilę mówił. Tego Sida nigdy przenigdy nie wpisujemy z żadnego komputera, telefonu i tak dalej. Wybieramy go sobie z klawiatury ekranowej. Naprawdę, nie tymi klawiszami. Nigdy żaden software, jeżeli software żąda od ciebie, wpisz mi Sida, bo trzeba KYC zrobić, no to znaczy, że masz lewy software. A ludzie to robią. Świeży temat. Nie wiem, ile tam było. Też było trochę pieniędzy. Gość miał Ledgera. Ledger działał. Była zmiana komputera. Chciał pobrać Ledger Live. No bo wiedział, że trzeba pobrać Ledger Live, żeby tego Ledgera zainicjować, żeby to i tak dalej. Nie wiem, na jaki pomysł on wpadł, i to są dwa błędy, że pobrał go z Microsoft Store. Nie ze strony Ledger.com, tylko z Microsoft Store. Wszystko pięknie, oficjalne, Microsoft. Super, nie? Zainstalował, a on mu podaj Sida. Nie zapaliła mu się lampka. Nie wiem, może po pijaku to robił.
miał pomroczność, nie wiem, dawki nie przyjął i się zresetowała, piątej czy tam już nie wiem, która teraz chyba już siódma jest. No i wpisał tego SID-a, nie? No i co? I nagle transakcja wychodząca. No. Co ciekawe, ja do dzisiaj nie do końca rozumiem, jak te duże, wiem, że Google, z tego co wiem, najmniej było chyba na Apple'u. W App Store najrzadziej słyszałem, Apple chyba największe sito ma do tego fałszywego oprogramowania. W Google'u co chwilę na jakichś niebezpiecznikach czy coś wyskakuje, jeżeli masz to oprogramowanie, to je po prostu wypierdziel, nie? A w Microsoft Store kiedyś jakąś gierkę pobierałem, ale nie pamiętam. No generalnie zabezpieczył, nie? Takie rzeczy się biorą. Kolejna sprawa. Wpisałem SIDA w Ledger Live. Jeszcze raz, żeby to dotarło. SIDA wybieramy tak naprawdę. Ktokolwiek miał do czynienia z portfelem sprzętowym wie, tam są takie dwa klawisze najczęściej, a najczęściej jest tam dwa, czasami trzy. Przy użyciu tych klawiszy na tym wyświetlaczu w portfelu sprzętowym wybieramy tego SIDA, wybieramy słowo, zatwierdzamy, czyli na początku nam wyświetlamy, go przeglądamy, zapisujemy sobie na karteczce, bla, 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 bla i tak dalej. Później on nas kontrolę SIDA robi. I tak samo, nigdy, przenigdy SIDA z portfela sprzętowego nie wpisujemy w żadnym software'ze, na żadnym telefonie komórkowym, na żadnym jakimś tam, nie wiem, urządzeniu jakimkolwiek, PC, Apple, Linux, cokolwiek. Zrobienie czegoś takiego najczęściej powoduje, że natychmiast tracicie środki czyści, nawet nie zdążycie. Nawet nie zdążycie, mówię, cokolwiek powiedzieć. A jest często też tak, że wtedy, jeżeli nawet nie buchną wam środków, bo po prostu coś tam się wydarzyło, bo na przykład do Exodusa takiego zwykłego, czy do Metamaska sobie wpisaliście tego samego SIDA, to portfel sprzętowy traci wszystkie swoje zalety. On się nadaje wtedy do wyrzucenia. Ja zawsze podaję taki przykład. Kiedyś ludzie naprawdę to nie łapało, bo ma portfel sprzętowy, on jest bezpieczny. Ja mówię, daj mi SIDA, ja mówię, daj, ja ci zaraz młotkiem potłuczę ten portfel. Ja to przecież tracę kryptowaluty. Ja mówię, no nie. Bo to w blockchainie są te twoje kryptowaluty, a właściwie to jest bardziej skomplikowane, ale już nie będziemy w to wnikać. Nie wpisujemy SIDA nigdy, to jest naprawdę, to jest bardzo częsty błąd i nigdy tego nie robimy. No właśnie, poprawiam software z Microsoft Store. I tego typu rzeczy, Google Play i tak dalej. Microsoft dzwoni. O! Czego? Ten dostęp mam. Ja już jestem trochę przygłuchy, nie? Bo przygłupi to zawsze byłem, ale przygłuchy trochę jestem, więc musiałem trochę taki dzwonek budzi umarłych, nie? Także nie pobieramy soft tylko i wyłącznie, tutaj to samo dotyczy z firmware'u. Pobieramy soft, bo to są błędy, to są dosłownie cytaty, nie? Świeży temat, 2 tygodnie, 3 tygodnie temu taki właśnie, Microsoft Store. Kolejna sprawa, kupiłem portfel na Allegro, dostałem razem z nim SIDA. Lepszego! Były tak. No wiecie, na kryptonarodzie zrobiliśmy SID Validator Pro. Ludzie niektórzy załapali żart, ale naprawdę. Dlatego teraz wymyśliłem, że jeszcze druga usługa to będzie SID Upgrade, nie? Upgrade'ujemy ci SIDy. Dostaję kartkę, a wiecie ilu ludzi pisało do mnie, jak ja na przykład czasami dla jaj robię, na przykład jak są dwie kartki, to piszę, robię test portfela i że tam zapisuję i później celowo gdzieś kładę tą kartkę z boku, nie? A tam są jakieś herezje, nie? Jakieś wierszyki, tego typu rzeczy, nie? No po prostu Allegro nie jest dobrym źródłem kupowania portfeli. Dlaczego? Dlatego, bo po pierwsze możecie dostać normalnego Ledgera, tylko że z wypełnionym SID-em. No i część ludzi, no co fajnie, kurwa, roboty mi oszczędzili, nie? Słuchajcie, SIDA generujemy zawsze. Nie tworzymy wierszyków. Kolejna sprawa, kupiłem portfel Ledger, dlatego tak napisałem tego, nie? Ale jakoś dziwnie wygląda, nie? No dlaczego? No bo możecie dostać no coś, powiedzmy tak jak czasami był taki moment, okres, jak prąd zaczął trochę drożeć i sprzedawali na przykład na Allegro, że wtykasz do gniazdka i ci rachunki spadają tam o ileś, nie? I tam najczęściej była jakaś dioda, co migała, coś tam jeszcze. Ewentualnie goście na przykład widziałem, że sprzedawali, gdzieś nawet na jakimś kanale widziałem test, sprzedawali dyski, nie? Dyski takie przenośne, a tam w środku był pendrive i przylotowana dioda, nie? Normalnie tak, to takie rzeczy były. Także wiecie, portfel sprzętowy, no generalnie producent, to jest zalecane, ewentualnie autoryzowany dystrybutor od biedy pójdzie, nie?
Kolejna sprawa, ledgeronet.pl napisał do mnie, że muszę zrobić KYC, no to to zrobiłem, nie? No. Słuchajcie, właśnie ostatnio do adresów post.czy i coś tam jeszcze dołączył onet.pl. Już pisał do mnie Microsoft onet.pl, ktoś tam jeszcze. Ja już nie mówię o współpracy, no tak wiecie, wybieram, cały czas się waham pomiędzy Levi, Louis Vuitton i Balenciagą, bo wszyscy, a jeszcze tam był chyba Samsung. Wszyscy do mnie napisali z propozycją współpracy, nie? I czasami, zresztą to widać po mailu, ja mam wrażenie, że oni napierdzielają, nawet nie ChatGPT, nie? Bo to trzeba zapłacić. Według jakiegoś szablonu pobranego w internecie, nie? No ale generalnie, no po pierwsze, jak kupujecie Ledgera, to przecież możecie, no maila chyba musicie podać, ale generalnie skąd ten producent twojego portfela będzie wiedział, że ty go zainstalowałeś i tak dalej. Podczas inicjacji portfela nigdzie nie podajecie żadnego maila, tam się nic nie robi, ty pobierasz software, nie trzeba się nigdzie rejestrować, więc tak de facto skąd oni mają do ciebie pisać? MetaMask, to jest lepszy przykład, MetaMask. Przecież jak MetaMaska pobierasz, to nawet nie musisz go zamawiać, wchodzisz na stronę MetaMask.io i generalnie pobierasz, instalujesz, inicjujesz, tak? Skąd oni mają wiedzieć do ciebie? No powiem tak, ja jeszcze jestem z czasów, gdzie nas uczono, jak się zagląda do nagłówki maila, że można ten nagłówek zmienić, że można sobie na jakimś tam send mailu czy na czymś cudawianki, nawet można z IP trochę poświrować, no dużo rzeczy można zrobić na mailu, nie? Wygląda tak, że ty sam do siebie wysłałeś, a to ja do ciebie wysłałem, nie? Przejąłem ci maila, nie? I dostajesz mail sam od siebie. No więc takie rzeczy są dosyć popularne. Ja mam tego dosyć dużo na mailu. Wiecie skąd się to bierze? Ledger miał ten wyciek danych swego czasu. Jak ktokolwiek kupował Ledgera, to po prostu wyciekły dane, numery telefonów. Być może część z was miała jakieś tam telefony od różnych dziwnych. Ja ostatnio dostaję telefony, ale chyba ja więcej ich zablokowałem niż oni mieli, więc już nie dzwonią, bo dzień dobry, czy pan Marcin? W sprawie platformy inwestycyjnej. Ja już próbowałem różne sposoby, ale twardzi są, bo mówię, tak, dzień dobry, Marcin Szydłowski, Centralne Biuro Śledcze Policji, już mogę pomóc i tak dalej. Twardzi są, nic, nie zipną nawet Ukrainiec, nie? No, ale generalnie już blokowałem, w końcu się odpuścili. Kolejna sprawa, odłączyłem mój portfel od komputera, jestem bezpieczny. No to też mówiłem o tym, nie? No zajebiście. Tam są schowane te kryptowaluty, jakbyś popatrzył, to tam jest taki Bitcoin mały, trochę Ethereum, nie? Tego typu sprawy, nie? No nie, to co mówiłem. Blockchain, czyli nasz bank i nasze klucze prywatne, które powodują dokonywanie transakcji. No ale teraz pora przejść do dobrych praktyk, bo złe praktyki to bardzo wiele osób stosuje, a dobre praktyki na początku. Sprzęt kupujemy od producenta, to jest zalecane. Ewentualnie od autoryzowanego sprzedawcy, ale nie, że on jest twierdzi, że Authorized reseller, coś tam, tylko musimy sprawdzić na stronie producenta, czy on faktycznie jest autoryzowanym sprzedawcą. Bo wiecie, tak jak z projektami krypto, a z kim oni tam nie współpracują? Z Microsoftem, z Googlem, z wszystkimi. A jak wy z Googlem współpracujecie? No mamy maila na Gmailu, nie? A z Microsoftem, no Windowsa używamy, nie? Taka to współpraca. Nie. To musi być potwierdzony, autoryzowany sprzedawca i najlepiej, żeby to była firma z renomą. Bo no, różne rzeczy się działy, o tak powiem. Ja generalnie kupuję portfele sprzętowe tylko i wyłącznie od producenta. Czasami to idzie z jakiegoś Hongkongu, jeszcze czasami raz mi się zdarzyło, jeszcze cło dopierdolili i VAT. No różne rzeczy się dzieją. W Unii Europejskiej nie ma tego problemu, bo Trezor jest z Czech, a Ledger jest z kalifatu francuskiego, więc generalnie tam nie ma problemu, aż bo jadą, ja nie ufam, więc Trezora kupuję. Zamówiłem. Trezora 3, ten Safe 3, nowy model, podobno idzie. Zobaczymy, czy będzie z taksem. Kolejna sprawa. Software, a także firmware, bo nie zawsze dzieje się to automatycznie. Na przykład w Ledger Live czy w Trezor on mówi, wykryliśmy nowy firmware, czy chcesz zainstalować, zupdate'ować swoje urządzenie? Oczywiście nie muszę mówić o tym, że jak updateujecie firmware, to zawsze pamiętajcie, według prawa Murphy'ego, jeżeli coś się ma wydarzyć, to dając dostatecznie dużo czasu, to generalnie to się wydarzy. Jak ktoś ma pecha, to mu w drewnianym kościele cegła na głowę spadnie, więc pobieramy firmware tylko ze strony producenta i mamy kopię SID-a. To jest bardzo ważna sprawa. Potrafi się portfel wykrzaczyć. O ile wiem, że jeżeli wam się portfel wykrzaczy i to nie z waszej winy, to tam te firmy dosyć fajnie podchodzą, wysyłają nowe rzeczy, tylko z oficjalnej strony producenta. Czyli polecam nie używać wyszukiwarki Google, bo tam potrafią być skamy, jak wpiszecie wyszukiwarkę. DuckDuckGo, Brave Search, cokolwiek innego, PreSearch, nie Google.
Teraz chyba trochę z tym walczą, aczkolwiek powiem szczerze, skamerzy są naprawdę wysokiej klasy specjalistami, bo jak firma uczciwa, kryptowalutowa chce się zareklamować w temacie kryptowalut na Facebooku, Google czy coś, to ma problemy, a ci znajdą zawsze sposób, naprawdę. Kolejna sprawa, SIDA wpisujemy tylko z klawiatury, ewentualnie na ekranie portfela, nigdy w Ledger Live, nigdy na komputerze, komórce i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że właśnie po to powstały portfele sprzętowe. Żebyście w bezpieczny sposób mogli, to jest poza, tak jakby poza tym, więc wam keylogger was nie podsłucha. Jakiś tam przechwytywacz ekranu tego nie zobaczy. Oczywiście idąc sobie dalej, jakbyście posłuchali teoretyków spiskowych, to mówi, no ale patrz, jak spisujesz SIDA, czy ktoś nie podgląda kamera w domu. Ty, no ja nie mam w domu kamer. A tylko telefon masz? Masz. No ale on w salonie leży, a ja jestem w piwnicy. Nieważne, wiesz, to się odbija, femtosekundowa fotografia, tu wszystko jest tam w stanie przychwycić, nie? No także generalnie w bezpieczny sposób wpisujemy. I kolejna sprawa, nikomu nie dajemy naszego SIDA. Nawet żonie nie dawaj, nie? Już nie mówiąc o koledze. Bo kto ma SIDA, ten ma matrycę do klucza, ten sobie klucz stworzy i może środki odzyskać. Żona kolegi też, no także ten. Bezpiecznie przechowujemy naszego SIDA. Ktoś kiedyś powiedział odnośnie przechowywania srebra czy złota, że jeżeli chcecie gdzieś ukryć złoto lub srebro, to pierwsze 100 pomysłów, które wpadną wam do głowy, to od razu wyrzućcie, bo ktoś już na to wpadł. Ludzie mają pomysły, to pamiętam, że byłem na fajnym takim wykładzie, w mące chowają, nie? A ten złodziej przyszedł pierwsza rzecz, nie? Do tej mąki, nie? I sztabeczki poznajdywał. Także nie, w przypadku SIDA jest trochę łatwiej. Są dedykowane do tego ognioodporne, bo to jest bardzo ważne. I pamiętajcie jedną rzecz. Jak już żona wie, że masz i ta kartka gdzieś leży, bo znam taki przypadek, znalazła kartkę i tak czyta, co ten stary debil tam popisał i wypierdzieliła tą kartkę, nie? Gdzieś tam w kominku coś tak dalej, nie? I później było całe szczęście, była jeszcze jedna kopia, nie? A w drugim przypadku, też takim bardzo podobnym, to urządzenie działało. I gość tam coś tam robił, porządki, a gdzie mój ten, nie? A to wyrzuciłam, nie? Na chuj ci to potrzebne, jakieś głupoty, nie? No. Także na to uważajcie. Są do tego urządzenia, pamiętajcie, że w przypadku SIDA wystarczą pierwsze 4 litery. To są unikalne słowa, niektóre są czteroliterowe, a nawet chyba 3, o ile dobrze pamiętam. Tak. Pierwsze 4 litery są unikalne. Jeżeli znacie pierwsze 4 litery, te słowo być, wiesz, tam journey czy coś takiego, nie? To pierwsze 4 litery wystarczą, więc jak nawet coś się zamarze, tam kot nasika czy coś, to generalnie jesteście w stanie to uzyskać. Są urządzenia w różnej formie, są takie tuby, są takie, że literki się wkłada i macie zamykane, jeszcze śrubą skręcane, różne rzeczy. Nie wiem, jaką to ma, podobno jest to ogniodporne, nie? No wiadomo, że nie na piec hutniczy. No ale powiedzmy dom spłonie, a wy to odnajdziecie gdzieś tam szuflą roztego, nie? Także tyle. Oczywiście powiem tak, jak płonie chata, a SIDA macie tym, to lepiej nie lecieć po to, nie wyciągnąć, żeby później was tam gdzieś tam szuflą, nie tego. Kolejna sprawa. Patrz ci portfel, masz SIDA, nie ma problemu. Chyba, że potrzebujesz natychmiast transakcję zrobić, no to wtedy po prostu wiedząc, że portfel ci padł, a koniecznie musisz, no to bierzesz sobie jakiś software, importujesz tego SIDA, tylko ten SID jest spalony. Wtedy kupując nowy portfel, po prostu musisz od nowa go stworzyć i przelać wszystkie kryptowaluty. Właśnie to jest ten problem. Dlaczego ludzie chcieli zabezpieczać MetaMaska SID-em? Bo Ethereum to nie jest sieć dla biednych ludzi. Bitcoin też teraz, choć w MetaMasku Bitcoina nie ma, nie licząc wrapowanego. I generalnie... się napiję, bo się energia kończy. I generalnie było tak, że... właśnie było drogo, bo jeżeli tworzysz nowy portfel, to masz nowe adresy i musisz przelewać. A jak tam masz $30 za swapa i 15 czy $20 za transfer tokena, a masz $100, no to tak podatek dosyć duży, nie? Kolejna sprawa. SIDy generujemy, nie importujemy. Na czym to polega? Polega to na tym właśnie, że jeżeli macie jakiś portfel software'owy, jakikolwiek, a kupiliście portfel sprzętowy, to nie importujemy tego SIDA. Już mówiłem o tym, ale powtórzę jeszcze raz. Szczególnie do tych, co w internecie oglądają.
Nie importujemy go do SID-a. SID musi być wygenerowany. Wy możecie zaimportować SID-a z jednego hardware'a do drugiego. Czyli przykładowo, mieliście Ledgera, no tutaj zaraz jeszcze wejdziemy w ten temat. Mieliście Ledgera, a Ledger wam padł, stwierdziliście, że kupicie jakiś inny portfel. No to nie musicie, jeżeli on był poprawnie wygenerowany, nie musicie tworzyć nowego, przelewać, możecie go sobie po prostu restore wallet i wpisujesz. W większości przypadków portfele sprzętowe używają 24 słów. No i teraz, o właśnie, a co to się wydarzyło? Nie tworzymy SID poezji. To jest bardzo ważna sprawa. Ja wiem, że korci, bo mówi, kurde, oni na granicy to mi znajdą, nawet jak go gdzieś tam wepchnę w różne miejsca. Kobiety mają więcej opcji, mężczyźni mniej. Generalnie można go próbić jak narkotyki, nie? Ale mogą znaleźć gdzieś tam na skanerze. No to ja zapamiętam sobie, nie? Ale zapamiętać trudno jakieś głupoty 24. To ja sobie stworzę wierszyk. Uwierzcie mi, w większości cytaty z książek jakieś tam i tak dalej. W większości boty już to wszystko posprawdzały. No o ile... Mike, chyba, że to twój wierszyk. O, właśnie, to jest dobre. Portfel Electrum, to pamiętam mi tutaj mój zespół i w ogóle społeczność, na moje urodziny kiedyś tam, chyba ze 2 lata temu, zrobiły taki... Dostałem taką tarczę z Bitcoinem, nie? I tam był napisany taki jakiś ten, nie? Ja nie załapałem, o co tam chodzi. Portfel Electrum ma możliwość pisania custom seeda. Możecie dowolne słowa wymyślić. Tylko musicie pamiętać o jednej rzeczy. Ten seed będzie kompatybilny tylko z Electrumem. Tylko i wyłącznie. Więc jeżeli coś takiego zrobicie, możecie sobie stworzyć. Oczywiście jak wymyślisz jakieś słowa własne, ja mam kilka takich, to do haseł używam. No to generalnie, no raczej nikt nie zgadnie, tak? No świniolis, tak? No ktoś jest krypto, to wie, tak? No ale... Obcy. Więc nie tworzymy seed poezji, nie, absolutnie. Rafał Kiełbus na tej swojej playliście ma dużo fajnych filmów w tym temacie. I tam jest między innymi, że można użyć, już nie pamiętam, 4 talii kart chyba. No to 52 karty i można do generowania, można sobie samemu losowo. To musi być losować. Człowiek nie jest dobrym źródłem entropii. Jeżeli wam się, no ja jak rzucałem monetą, to zawsze nikuja wychodziło mi, pamiętam w liceum i chyba w podstawówce były takie, że się rzucało i spisz, a mi zawsze tam 70 do 30, nie? Cała klasa prawie porówno 50-50, u mnie 70-30, nie? Jak ty rzucałeś? Monetę miałeś popsutą? Nie, no ja miałem 3-stronną, 2 orły, 1 reszka. No. W każdym razie tyle w temacie. Dziękuję wam za uwagę. Tu was mam nadzieję, że was trochę oświeciłem. Wiecie, takie zdolności też mam. Słuchajcie, jeżeli są jakieś pytania, to możemy już nagranie wyłączyć. Jeżeli są jakieś pytania, to jest dobry moment, żeby je zadać, jeśli chodzi o portfele sprzętowe, czy ogólnie.